Witam, zagrałem sobie Brandzisławem, bo dostał cholernie fajne zmiany i to są bufy moim zdaniem. Trochę mu pasywkę znerfili z tego co widziałem. Te wybuchnięcie takie, chyba to explosion, czyli to kółeczko takie, to jest nerfik trochę, ale słuchajcie jakie bufiki dostał. E już zawsze teraz się odbija, tylko na mniejszym zasięgu, a jeśli ktoś jest podpalony pasywką to odbija się na 600 zasięg, czyli to jest praktycznie no, takie kółko jakie mam tutaj, to jest 600. Na trochę więcej mi się wydaje, jak ktoś jest podpalony, a tak to na 300 zasięgu. Ciężko przewidzieć ten zasięg, no ale powiedzmy, że 600 to trochę jest więcej niż te kółko, mi się wydaje, zasięgu. Chociaż przesadzam trochę, no 600 jest mniej, mi się wydaje. Niestety chciałem na midzie zagrać, a mi dało mi support, to są dwie role na Branda, jakie mi się wydaje. Ale na midzie nie wiem, czy jest taki super. Dalej to jest support taki agresywny. Plus R-ka, od ryja się Branda teraz odbija. Czyli już jak wam Kazik skacze na ryj i mu rzucacie single target R-kę, to już się musi bać trochę bardziej, bo wam się od mordy Brandowi odbija R-kę, no. Tylko nie ma czegoś takiego, bo ktoś pewnie pomyśli, że jest taki drżż. Nie ma, bo widzę, że, znaczy nie wiem jak to działa, ale dodali podobno jakiś cooldown, że się wolniej odbija od Branda samego, żeby właśnie uniknąć takiego... Uniknąć tego takiego drżż ping-ponga od mordy. Mam grę trochę za głośno, już to czuję. Cały pulm sobie zrobiliśmy, no tak to się zagadałem trochę. O Boże, Miss Fortune, no już tam się ustawia, żeby mi spierdzielić w mordę te kół. Ale mi sprzedał Page'a. Dobra, tego Thresha trzeba płukować, to jest taka linia. A, są basyczek jakiś zmieścimy w ryj. 42 pory i minionki idą do Dravena, że sobie dobija do sobie. A mi słodszy nie trafię z tego, bo w życiu, bo niestety przyspieszenie cyckowe. To mogę z E zacząć teraz, jak na to patrzę, no. To mam nie ma takiego zasięgu dużego, fajnego. A wam to pokażę zaraz, jak to fajnie się rozpryskuje już teraz, nie trzeba mieć tego pasywu. Bo wcześniej E nigdy się nie używało z tym, rzadko kiedy, może nie nigdy, ale rzadko kiedy. Może po to jedno zeżar. Dostał. Piorun mu pociągnął po twarzy. Mogę Dark Harvesta w sumie wziąć. Bo na Threshach, no to może trochę jakieś tam wejdą te Dark Harvestiki. Czymś socznym można, tylko jak pod minionka podchodzi dobić. Patrz, za skazabulta bije, ona tak samo. Nie będzie tego nawet. Ma te obrażenia, ma tragiczne na początku i bez prokowania pasywki mi się zawsze wydało, że on mało bije. Ale wiadomo, że potem to nie jest jakieś coś strasznego tą merkę sprokować. Gram ono probanda? Nie, gram ciastka, czyli z maną będzie ciekawie. O, mam E. O, nie przeszło na nich. Myślę, że to będzie lepszy zasięg trochę. Czy mi daje mana regen, czy nie? No, daje. Już to usunęli. Czemu to nie robisz? Powinno mi zasięg, tak też teraz tak stoi, jak Miss Fortune teraz tak stoi. No, poszło na nią. Nie wiem, że junglera nie ma. To tam jest właśnie Volibear, to może zawsze wyskoczyć jakby sobie. On też mi się tak właśnie wydaje, no mam 5 sekund do tego. Dobra, nie mają zmarnowanych huksy trochę. Fajne obrażenia z tyłka, muszę straszać, bo Miss Fortune mogę zabić. Nie odpaliłem pod? Myślałem, że kliknąłem. Nie szukować? Flashować? Zostań Draven, przecież rozwalimy ich. Miałem jeszcze Ignite'a. Totalny oro to możemy robić. On dwa ciastka i mi to i do full HP się regnę. Nie wiem, czy to był dobry ten flash, ale nie wiem, Volibear ma tak fajne obrażenia. Z basic'a mnie raz uderzył i z dwóch, z tych płomieni z niebios. Czemu masz czwarty poziom? Co się stało? W sumie spory wave jest. Jak nie mogę użyć, bo mu miliona dobije. Na spokojnie, na spokojnie. Program ten gank na psu. Katapultki przez to nie dobiliśmy. On też samonery spalił. Wydaje, że Miss Fortune chyba nie flashowała, ale nie jestem na 100% pewny. Nie mają tu wizji, nie? Bo przynajmniej zagrowały tym minem. Nie mają. Nie wiem, czy na ślepo to rzucę. Już teraz huka nie ma i się mogę podejść. No właśnie, że tu jest Volibear, chciałem tam mogę, w sumie mogę tam warda postawić. No to wleci do dyntkę trochę mamy. No nie ma go tu, nie ma szans, że tu jest, nie wierzę w to. No idzie świnia Volibearowa. Nic ja sobie mogę zrobić na taką mechaniksyczną. Thresha nie wiesz. Koleżko, tylko Tom. Miał dużo większe szanse Thresha zabić. Bo nie miał jeszcze Aftershocka. Albo uciec po prostu, no jak ja zebrałem hooka i stuna Volibeara, to też jest prawda, no. Mógł po prostu uciec chłop. No niestety, no świnia Volibearowska na bocie jest całe życie. Gram zombie wardy? Gram. To dobrze, kupiłem to. Oni to robią, Sylas możesz zejść? Nie masz. A jakbyś wziął Erkę Miss Fortune, no idź tam. Że ty zniszczysz jak będziesz Erkę Miss Fortune. No tylko buta głupiego gram na tym supporcie i nie ruszać się będę. No nie, nie może niestety Sylas zejść. No takie coś tutaj chodzi, no ale nie mogę po tego zabić przecież, i jest Sylas. Będziesz to frizować? No dobra. Jak chce się mu takie rzeczy robić, to niech se robi. Nie, no a tak wchodzi zombie war, to dobrze. Troszkę AP dostaniemy. Na początek nie jest najlepszy, ale no. Bez Volibeara oni by byli zmierzeni na tej linii moim zdaniem, bo też miał... Nie miał pot już w ogóle, bo go spółkowałem. Draven też tak się boi trochę agresywnie pograć. Jak on dostanie huka, to nie jest koniec świata, bo ja wtedy mogę permastuna zrobić z tego Thresha. I go możemy wybobić na Aftershoku moim zdaniem. Po prostu wtedy robi W, do tyłu trochę ucieka, jest cacy. A to jeszcze już tu znowu za chwilę Volibear nakręci. A jak będziemy mieli szóstki, to jest po nich, tak czy się. No teraz to byśmy przepuszować chyba muszę teraz chłopy. Nie chcę się tego zatrzymywać, okej. Ale to mogę zerknąć, no. Co się dzieje? Linka nie ma, dobra. To niezwykły word jest. Teraz to powinien się ręcz powalony jakiś, nie? O, ale poszło, po Thresha nawet poszło. Miałem 16 po tym minionie. 16. To nie zwardował jeszcze. Fajnie. No mnie wkurza, że ja muszę grać tym random, grać się muszę na Miss Fortune, grać wszystko na przyspieszenie cyskowe muszę grać. Ja nie wiem, czy lepiej nie było tego E maksować niż tego, bo tak bez żartu wam powiem. Bo to coś tam mało rosną te obrażenia, ale rosną. Przerwał i to. No. Na mordzie mu wybuchło, ale kto by się przejmował, czy że mu na ryju wybuchło te... Widzieliście to? Znaczy te kół. Ładnie, kto by się tam przejmował. Mogę to spróbować zagrać ryzykownie, tylko jak dostanę hooka na twarz, to nie żyje. Nie widzę, to jest coś tyku zagrać, no. O, niedźwiedź biegnie znowu. Proszę, ja przynajmniej spalę. Huka dostał na raid 1. No, ten hook był trochę bullshit, Draven, ale nie możesz tak złapać hooków na ryj. Ale początek świetny gierki. No nie ma flesza teraz przynajmniej, no bo zróbmy coś z tym. Ej, na ryj mogę fleszać. Oj, sorry, mikrofon dupę. Już zniszczony mikrofon. Dziś ma 4 kilki, u nas Urgot karuje. Tylko, że nam z Dravenem linia nie wyszła. Nie wiedziałem, że to zabije w sumie. Szybko te wardy mam. To jest plus tego support przedmiotu, że te wardy macie naprawdę szybko. Plus jak macie takiego właśnie... Nie ma tu nic już. Dobra, warda postawię. Jak chcesz na dół zejść może? Ja tu... A, tu jest nad ping. Ja merkę zaraz. Na tył. Może jakoś fleszem zabić straszny. Yeah. No nie, czemu tu jest miś straszny znowu? Może tego zabiję przynajmniej. Sayona, HP mówiłem, ale na pieprzu go ma Black Cleavera już całego, no. Kolana niezłe strzelają. No jest dalej w tym krzaku, no. Ma pasywę? Tu nie widzę, czy ma pasywę. To ma chyba, nie? Jak nie ma tego znaczka. No kolana przyszły zagłady, że tak powiem trochę. No, maskę bym tu wolał. Ale wolę buta kupić, żeby przynajmniej dodżować te spele. Nie wiem, czy jest sens te kumaksa, nie wiem, czy ja teraz nie jest lepsze. Tak bez żartów wam powiem. No tu cooldown spadam, to jest plus, tak, ale i tak zazwyczaj do kuby kastuję, już zdycham. Na razie jest 0,3, a 3 asysty przyszły, to piękność. Tylko tego Thresha tam nie machnąłem jeszcze. Otaczkiem, fajnie by było. Oj, oj, czekaj, bo mam mobilitki. Drejwuuuuś! Dobrze. A Letality Sayon tam na topie widzę, przegrywasz i go Letality? Boję się, bo to jest jeden huk, ja teraz umieram. O Jezus Maria, ale gankersy? Ale z pieprza jest tego warda? Pomożesz mi czy nie? Tutaj dużo tam jest, no. Czemu się teraz zbił? Nie jestem w stanie zrozumieć, czemu on teraz tu się zaczął wpieprzać? Why you go there? Ale ty już nie musiałeś się drugi raz wpieprzać, no co o co ci chodzi człowieku? Czemu masz do mnie wąty? Ja już byłem, widzieliście gdzie ja stałem na golemach i on się wpierdzielił, zdecydował się wpierdzielić. Tak bym uciekł. Jak mogę katować spokojnie, jak on nie ma flesza, bo mnie nie zaskoczy czymś. Ja. Dobra, teraz mu popiszę gnojowi śmierdzącemu. Chłopcy sam skoczył w 4, teraz mi coś pisze. O Boże, no zostaw mnie szatanie. No ale zapomniałeś chyba polecić do przodu. Jestem też tego niszczę po prostu. Nie idę w tom, chodzimy szmaciurę. No, pewnie nie ryzykować, bo jeszcze by umarł jakoś. Też jest chyba na widzę, co? Nie wiem, gdzie jest ten też. Znowu śmieszny soul jest, widzę, że wszystkie najlepsze smoki im wylosowało, wygrali na baterii. Jak tam fajny Volibearek? No ja idę, może go zabijemy, tylko musisz w moją stronę iść, albo uciekać od niego skoczkiem. Nie goń go już, bo mnie tam nie ma. On go zacznie gonić, to po prostu zwariuje. Umiem wrócić do bazy w sumie. Nie mam flesza, jeden huk leży teraz na Erkę Miss Fortune. Zonia jest fajna też na ten teamek, Erkę Lux, można oczekiwać strasznie dużo rzeczy. Sayonak, Bandoria biegnie. Ale muszę złożyć najpierw maskę i orba. Draven by musiał też Kashina dostać. Ale nie wiem czy chce chłop Kashina dostać, widzę, że cofa, to też uciekniemy. A BTK teraz coś tam będzie mieć. Nie łapnie za ryj, co? Niemożliwe, że tu ma wizję, nie było go w tej części mapy. O fakt, Fort się tam skończył. Czemu się do ryja nie odbiło w sumie? Czemu się do ryja nie odbiło? To tak nie powinno działać, że najbliższy target leci? Czy jak nie ma targetu w ogóle? Ja wiem, że Blaze stakuje, ale mi chyba, że minion miał Blaze'a, nie? Ja pierdzielę, ten Draven jest unlucky, no. No trochę intik, ale myślałem, że mi się to twarzy odbije i poleci w tego Thresha, wtedy by umarł, bo tak to jeden hit poszedł w Miss Fortune, jeden poszedł w miniona z tego co widziałem. Chyba trzeba było lepiej zacząć z tej erki, bo wtedy chyba priorytetyzuje najbliższy target, jak nie masz nic podpalonego. Ale to przecież na czempionach stakuje. Nie wiem w sumie. Nie wiem czemu mi się to twarzy. Specjalnie podszedłem do przodu, żeby myślałem, że mi się od twarzy odbije i w niego poleci znowu. I wtedy znowu w twarz i znowu w niego. No tak to powinno teoretycznie działać. A w tej grze to nie wiem. Tylko skiny teoretycznie działają, że w portfelu się pokazują nowe cały czas. Jest kasa marnowana. Ale skok do 102 metry? Urgot ma fajną grę, ale tak poza Urgotem to nam tu nie idzie. No skocz mu na ryj. O, ta jest trochę zgubiona tam jest Fortuna. Weź mnie zostaw, szatanie. Pamiętam, że 300-400 000 AP zostanie jeszcze po tej erce. Ktoś wpierdzielił trochę chłop teraz. O, znowu tego Thresha erkuje. Boże, jak on niszczy tych ludzi. Czemu on erkuje gdzieś w kosmos? Kurę, miał manę tą na tym minionie rozsadzie, może bym to trafiło. Lowki to są potężne, Volibear był w dżungli, już ma full HP. Czy akcja Morello Nighty? Jakbym wiedział, że będą mieli na 100% uszę sola, to bym to robił, ale ja chyba to sobie odpuszczę, jak pójdę w Liandry. Kurde, mógłbym całe już złożyć. Dobra, zróbmy. Będę najwyżej rozkorzy śmierć. No coś się tam leczył, ale nie aż tyle, no Volibear się trochę leczy i ten, nie wiem, Sion może. Tak to trochę nie jest to najlepszy przedmiot te Morello. Ale boję się, że jak tak zasram kipunek, to potem nie będę mieć miejsca na pinki i tak dalej. To jest Morello maska, są dwa dobre przymioty. Że to nie jest złe, no redukcja heala, każdy ma regen bazowy swój własny, to już samo to trochę tam zmniejsza. Runy spieprzone i tak dalej. Na co czekasz, że oni wszyscy tu przyjdą, czy co? Też możemy go zbić do pewnego poziomu HP, czy ja mam to tankować tym Brandem do końca życia. Dobra, no przyszedł Volibear, to go walimy na mordę. To zamku może tylko przeskoczyć. Nie chcę, dobra. Jak umarłem, to skaczemy do przodu, no. Ale engage, no. Jak nikogo nie ma, to engage jest potężny engage tym Zaciem. Ale jest potężny engage. Ja chciał, żeby on coś raz pierwszy wskoczył typów, no. Chciałbym bardzo. Tyle mu napiszę. Dwa na dwa, mhm. Draven odpisał, ja muszę już nie spisać. No są chłopy, mamy tego niedźwiedzia na midzie całe życie. Nic nie możemy zrobić, ten Zac jest idiotą, bo nie wiem, skacze jak się... Okej, wypieprzyłem się, to co on robi? Co ja mogę poradzić na motorówkę niedźwiedzia, co mi na ryj skacze? No ja gram postacią z 2012 roku. TSM? Report for win, TSM? Duszki powinien zagrać na tym Brandonie. Duszki by na pewno działały. Pokażcie mi ręcz tego. Słabe to jest. Chłopca Zonię na Lux raszuje mi pisze. No to już znaczy, że ja nie mam formy, już dziadkiem jestem w tą grę. Jak mi chłop z Zonią na Sylasie pisze, że... Cię nie jest zła, no ale idź sobie stąd szatanie, jak cię nie lubi. No to kolejny word do mojej kolekcji. Tu dostanę hooka, bo ten Brand też ma super ten ręcz tego ataku, widzę. Całe dwa. Powiększę tu wardo trochę, przedłużę. Co robimy, ziomeczki? Ja muszę czekać na Zaca, aż skoczy, dopiero potem mogę wyjść. Idziemy na górze czyścić wizję. Znaczy wiecie, jak będzie teamfight, ja się wywalę, a rzucę arkę, to tak swoje zrobię, no. To jest trochę nie fair, jak ten Volibear ma 4 levele przewagi. Także Draven jeszcze skashinował i cały czas traci tego pasywa, to jest... Oooo, trochę stinky cheese, no. No coś tego wszyscy na Sayona jedziemy, no to jest jedyny target jaki na mapie widzę i zaraz tu Volibear wyleci. Żu, rakieta będzie, żu. Lecą. Wiesz, że musisz mi pomóc, inaczej to jest dętka. Swoje zrobiłem, patrzcie, jakiś shandał za Volibera. Nie wiem, nie widziałem tego huku, szczerze mówiąc. Trochę Dravena tutaj, że nie ma, to jest śmieszność. Pingi są. Fajnie, że chłop ucieka i pinguje na nas, to już znaczy, że ma dobre te APM-y. Znaczy, ja nie wiem, no... Strasznie nas shutdownowała ta świnia woliberska, bo to... Ale teraz takie obrażenia robię w tej grze, że oni już nie mogą grać. Jak ta R-ka Branda wybucha w paru typów na tym blazie pasywie, to jest pograne. Więc jeszcze Liandry zrobię, będzie ich palić cały czas. Żałuję, już Dark Harvesta nie wziąłem. Miałbym perfekturne, jak będzie od Dark Harvesta. W bombie tam Miss Fortune bez arki będzie ciężko. Ultimate Hunter nic nie daje. Moczek jest zaraz. Halo, jest tu ktoś? Halo? On tam gdzieś leśne zawieruchy znowu robi. Niedźwiedź nie wybrał mnie jako swój target. Nie wiem co ten Draven robi. Widział tego niedźwiedzia. Smok jest. Oni są teraz out of position. Jakbyśmy pomyśleli, to byśmy przecięli im drogę i oni by nie mogli smokać. Tylko Sylas idzie na górę. Tam ktoś poszuje? To nie patrzyłem. Tak, Sayon. Nie ma to takiego. Pasywkę przynajmniej chcę na nie sprokować, żeby trochę HP spaliło. Ja pierdzielę. Co mam go pingować teraz? Nie wiem co mam robić. Mam być taki negatywny i mam go pingować i mu mówić przez całą grę, że jest gównem? No XD. I surrender bot. To chyba wina bota, że mu Lux zabrała R-ką. Mierdzi mi to winą bota troszkę. No szkoda, bo były wyrównane smoki. A tak teraz będziemy wszyscy czoła. Będą się czoła pociły. Na tym ostatnim soul, tu oni na barona idą zaraz, no tak, no bo jesteśmy out of position. Ale jeśli tak przelecieć dazakiem i wysmajtować powietrze, da się chyba, nie? Ja bym to robił. Tak dla beki tam skoczył. Dawaj, robimy to na mordę. Marnuje się, marnuje się. O, Dixa jest na górze. Ja nie mogę przez ścianę skakać, czekaj na mnie, Zac, proszę. Nie rób do montażu takich gwiazdów. Tam poszło Volibear. Z tego barona możemy wziąć nawet na hamę. Sayon w turet wypieprzył czołem i teraz będzie się... Co ten Sayon robi? Robimy tego barona czy nie, ziomeczki? On do Zac'a byśmy go zrobili, ale nie chcą, to nie. Turet ważniejszy, te dwójka. No jest znerfiony ten ATC, raczej ten Inking Sion. Mi się wydaje, coś tam zmieniali z tego co pamiętam. Nie mam na maska i tak po pinki trzeba skoczyć. Ej, ja biję tego Wave'a, bo nie ma resistów w ogóle, patrzcie. Aż jestem zdziwiony, że ma jakiekolwiek obrażenia zadaje. Liczyłem na to, że będzie te HP, w sumie HP nie ma dużo przez ten build swój, no bo to daje mało HP te przedmioty. 400? Gloria daje 400? Nie wiedziałem, że jest 300 gdzieś daje. Idę tam chłopa ci pomóc gonić, w lewo trzeba skręcić. Zawsze to trochę oddechu dla nas, jak tego świnia zabijemy. Oni teraz mogą mieć barona. Co tam się dzieje? Wiemy co tam się dzieje? Dasz sobie tego warda, nie chcesz golda dodatkowego? Nie oczekuję mnie nawet, bo krawierze że już jest tutaj. Dostaw go! Fajnie, że był na tym bocie, ale tam tego wave'a nie tknął. Dobra, nie, ale mnie kusi to przypierdzielić, ale nie będę tego określić. Spoko, spoko, ja jestem Master Joker. Nic mnie nie trafi tutaj, jak jestem. Za ile ten smok się respi? Nie ma tu niedźwiedzia, nie? Nie wierzę, że niedźwiedź jest taki 200 IQ, że pójdzie na dół. Od dołu mi leci szarża. To jest mój pik, no. Nie, to nie jest mój pik, to mogę tu dać innego. Czemu nikt na tym bocie nie był? Ja specjalnie przyszedłem na bota, bo mi dwóch typów rykalowało, Sylas i ten Draven. I myślałem, że oni pójdą na tego bota, ale widzę, że jednak to jest... nie widzą tych trzech wojewów, co tam były nastakowane. Już się zmarnowały. Malutko brakuje do tego, do maseczki, nie? 100 golda. Urgot wraca. Będzie mieć TPK. Ja sobie jednego miniona wezmę tylko, nie chcę pinko sprzedać, nie chcę być aż taką świnką. To można zrobić coś takiego w ogóle, nie, to jest kozak. Ach, ona by nie trafiło, nic z takich śmiesznych rzeczy. Kupił już resisty, niedźwiedź. Ja mam maskę, zobaczymy czy kontruje. Boję się, że im będą mądrzy i zrobią barona za smoka trade. I wtedy nam na pewno ich hip otworzą. Jak nie dwa. Aha. Trochę go zostawili. Goterkę znowu. O, tu za kim też jest dalej. Patrzcie, 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 otwórzcie oczka. Freshować R? Freshować R? Fajny kryt? No jak... Nie, ona będzie chciała jak zostać. A nie smok? Oni zrobią smoka, dla mnie to jest idiotyzm robienie barona teraz, Zac. Nie wiem czy o tym wiesz, ale to jest najgorszy idiotyzm jaki teraz zrobisz robiąc barona. Nie możemy, jesteśmy niewolnikami przez to, że nie smajtowałeś. Draven tam widzę, że zaskoczył po drodze trochę. No ja go tutaj podpalę, nie? Musi tego Volibera dobić, nie? Patrzcie, on też ma low HP. Ale bym popisał temu Zacowi, wiecie? Ale bym mu popisał. Ale będę kochany. Będę kochany YouTuber. Better Take Dragon, tak. better to kill enemy jungler and take a dragon. Czekam na jego argumenty, dlaczego to jest gorsze. Patrzcie się tu. Boże, on tutaj był ten Volibear i mi do ryja zrekował, no o co mu chodzi? A ten... Napiszę mu, bo ja chcę z nim pogadać. Dragon. Only because you attacked him all the time. Instead of trying to kill Volibear. XD napiszę, bo już nie mam angielskiego, żeby mi odpowiedzieć na argumenty. Zniszczony lirycznie, piszcie w komentarzu. Boże, idźcie ten Sayon, no ja muszę tego Sayona, zostawili mnie tutaj, no, dozorca podatkowy. Idź sobie stąd. A kysz. Webkill mu w sumie lepszy, o tym nie pomyślałem nawet, no. Rzucacie za z tego Blaze'a, że zaczynacie z tego e-combo, wcześniej się nie dało, bo się nie rozprzestrzeniało. To jest prawda, to jest prawda. Wcześniej musieliście Q rzucić w katapultę, E w katapultę i dopiero W wtedy. I może wave'a czyścicie wtedy jak 3 spele połączycie, no. Pamiętam to. Tego Branda starego, bo się grało. Droga jest intik w tej grze, ale jak... Nie wiem, napisałem w komentarzu obrażenia. Bo mi na granie wywala, jak zawsze ten... Jak pokazuje mi, jak klient się wyłącza. I potem muszę klienta resetować, jak nie wyłączy nagrania. Mnie trochę wkurza, jak nagrywam w ciągu albo gram, więc no... Ktoś mnie o to pytał też ostatnio. Zonyja teraz. Jak chce armor? Nie, mi się wydaje, że ten armor mi nic nie daje. Dodaję pinki, bo nie zasłużył ten Zac. Na takiego supporta w tej grze, sorry, ale nie zasłużył. Powinien Rabadona zrobić po prostu, ale nie wiem, czy skończy tego Rabadona w tej grze, więc wolę mieć już mini Zonię i... niż w przyszłości Zonię, bo Thresha też nie mam. Jak więcej damage'u do tego Sylasa zrobię? Bez kitu. Gut ma jakieś system? A Mora ma mało. To nie wiem, mam defensa, okej. Nie zauważyłem. Skacz im na mordę, Zac. Czemu wziął Erkę Thresha zamiast na przykład NF-ki, Lux, Volibera? Erka też jest świetna przecież. On dostaje z 200, chyba z 500 HP dostaje, nie wiem, czy się skaluje w sumie. Podoba mi się, że już Volibear tak nie wjeżdża, tak już nie jest taki odważny. I co, zostawimy tego wave'a na tym idzie, bo nie wiem, ja bym go szczyścił, ale boję się sam zostawać znowu. Bo znowu będzie pingowanie Branda. Brand, co ty robisz? O, dostałem. Na farcie to było. On serio pod wieżę cofa. A to nie musicie wszyscy, nie wiem czemu Zac cofa, naprawdę, no, Zac by go na nic zatrzymał, nawet jakby chciał, niech Urgot tam cofa. I Urgot teraz nie wróci, bo Zac tam jest. Dobra, zabił go, zmuszotował go. Ja, bo procentówka jest na wóz, zapomniałem. Ma Blaze'a, ma. Dobra, lecz tam. Od ryja mi się odbije. Zabiłem coś nawet. Tankuj do mnie wieży, to przejdę wtedy. To jest negatywne combo trochę. Gdzieś ten dżuk, żeby nie dostać tutaj od dżuk? No jest wciągnięty. Oj, nie zdążyłem chyba. To będzie dzięki tego Dravena, taki strach kryt mu nie wszedł, nie? Nie, ja już jestem stary w tym. Kończę karierę. Sportowy sen, zamykam kanał. Czemu ja tego nie zdoniowałem szybciej, zanim te kumi w ryju uderzyło? Widziałem to, że to leci, widziałem te dupsko Lux się obracające i tak tego nie zdoniowałem, no nie wiem. Jakbym to zdoniował, to w sumie tak bym pewnie na Erkę umarł. Jakbym miał Thresha, to bym grał, to odflashował po prostu, ale no. Zonii nie ma, ile za Zonia kosztuje z tym zegarkiem pękniętym? Tyle samo, no. Śmieszne. Czemu nie mają rezistów, że nie grałem na Zac'a, na Sylasa i na Branda? Nie wiem czemu tak armor zraszało ten Volibear. To trochę trolling był z jego strony. To są w ogóle 22 staki. Ale cię przywitali. A tu uratuje ten teamfight, nie martwcie się. Fajnie, że go dostał. Dobra, jeszcze RK smoka. Nie ukradł nikt. Jaki odwrót od razu tego Volibera, piękny. Dobrze, tą merkę rzuciłem w sumie, bo pewnie był ukradł jakoś ten niedźwiedź. Możemy inhibitor zrobić? No ma to przyspieszenie swoje, no właśnie, ja też tego nie robiłem. Ja szczerze mówiąc, że Zac to weźmie i tak słyszenia tego nie dobiłem, jeśli mam być szczery. Możemy wziąć inhibitora, bo nawet grę spróbować skończyć, czy nie? Czy za dużo wymagam? No tak idzie górę, na 4 inhibitory i żadnego nie zrobimy, to już taktykę tam też widziałem tyle razy. Piękna taktyka, jedna z moich ulubionych. No ubierz 400 z tego shielda, to nie ma sensu, że nie. 2 sekundy jeszcze mam, panie i panowie. O, wciągnięty z tymi. Jeszcze mi uratował życie. Idzie RK w luz zaraz. Dziękujcie za wygranie teamfightu. Wiesz, że te zwłoki Sayona dobijają, zabierają i to jest taki z tego. Piszecie chłopom S i wygrana gra. Nie wiem, ani razu nie wiedziałem, że mi się odryja ta RK odbiła, nie rozumiem tego. Czy ja muszę być sam na sam bez minionów żadnych, żeby to się odbiło, tak? Ja myślałem, że to ma, że zawsze mi do ryja leci, a nie ma... Muszę w sumie najlepiej, żeby w miliona uderzyło, to w sumie ma sens, no tak. Ale ja chciałem do montażu taki ping-pong zrobić. Ech. Przynajmniej pasę z luzów